Ostatnia część mowy eucharystycznej, i dziś perspektywa odejścia. Witam w kolejnym rozważaniu. Kończymy dzisiaj mowę eucharystyczną. Właściwie ostatni epizod, bardzo trudny dla Jezusa, z drugiej strony bardzo ciekawe jest jego za zachowanie. E, warto je pomedytować, pomyśleć nad tym, e, jak my się zachowujemy w podobnych sytuacjach. E, końcówka od 60 do 69 wersetu: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, jego skrzyż w dniu ostatecznym. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie syna człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekli więc, rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostanie mu to dane przez ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu. Czyli wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Bożym. Piękna, zarazem bardzo trudna, trudna sytuacja. Jezus naucza, kończy naukę o Eucharystii. I ma świadomość, że ona jest bardzo trudna dla tych, którzy ją słuchają. Że dla Żydów to było wręcz obrazoburcze. E, co więc się dzieje? E, Jezus mówi, to was gorszy, będą jeszcze trudniejsze rzeczy, które mogą was zgorszyć. E, jest tego świadom. Część uczniów, która nie jest w stanie tego przyjąć, odchodzi. Dla mnie to jest fascynujące, że Jezus nie biegnie za nich. Chodźcie, wam jeszcze raz wyjaśnię. Chodźcie, Wam wytłumaczę to. Myślę, że Jezus zrobił tyle, ile mógł. Oni jednak podjęli decyzję, że chcą opuścić Jezusa. I zobaczcie, to jest bardzo podobna sytuacja do 10 rozdziału Marka, gdzie mamy bogatego człowieka, przychodzi, pyta, co ma zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu tłumaczy, pokazuje mu sens Ewangelii, pokazuje mu sens przykazań. Pokazuje mu sens takiej, e, takiego przylgnięcia, i on odchodzi, e, bo nie jest gotów podjąć tego trudu. Jaka jest reakcja Jezusa? On nie biegnie za nim. On nie, nie zaczyna się z nim targować. To, to, to połowę majątku rozdaj. Nie, twoje serce na dziś nie jest gotowe, żeby przylgnąć do mnie, żeby pójść za mną. Więc, yy, by idź, szukaj szczęścia gdzie indziej. Pamiętaj, że u mnie drzwi są otwarte, ale ja nie będę się z Tobą targował w takim, e, no, myślę, że niedobrym sensie. Nie będę się z Tobą kłócił. E, i, i, I zobaczcie, jakie to jest ważne w sytuacji, w której iść ktoś, kto jest dla nas ważny, bo, bo dla Boga jesteśmy bezcenni. Chce odejść, chce jakoś iść inną drogą. Czasami dotyczy to, nie wiem, dzieci, wnuków, e, czasami kogoś z bliskich, brata, siostry. Zobaczcie, jak jest nam ciężko przyjąć sytuację, w której ktoś podejmie inną decyzję. Na ile ona jest dojrzała, na ile ona jest świadoma. Zobaczcie, że ten szósty rozdział to jest jeden z najdłuższych rozdziałów. Jezus bardzo długo tłumaczy. Być z kimś. Ale myślę, że ta Ewangelia nam też pokazuje być gotowym kogoś puścić odejść, żeby poszedł swoją drogą. Nawiązałem do bogatego młodzieńca, bo wydaje mi się, że ta Ewangelia jest podobna w tej kwestii z opisu bogatego młodzieńca nie tylko w kwestii tego, że Jezus pozwala odejść, ale również w, w tym przywiązaniu do dóbr materialnych. E, Jezus mówi, ciało się na nic nie przyda. Wydaje się, że tutaj jest trochę to w innym kontekście powiedziane. E, pokazanie takiego przeciwstawienia mamy: prawo żydowskie i zasługiwanie z ciała, poprzez ciało, poprzez przestrzeganie przykazań na życie wieczne albo e, życie wieczne, które jest darem, darmo danym. Poprzez przyjmowanie Eucharystii, poprzez otwarcie na, 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 na łaskę, na, na Boże działanie, na Boże prowadzenie. Ale myślę, że ten tekst zaprasza nas też do takiej refleksji, jaki jest mój stosunek do dóbr materialnych. Ile ja ich mam, jakie jak je gromadzę, na ile jestem w stanie się dzielić z innymi, co ja kupuję, czy to mi jest autentycznie potrzebne i czy nie jest tak, że z każdym rokiem coraz bardziej obrastam. Ja się zastanawiam, patrząc na moje mieszkanie, na to, że, że przyjdzie mi kiedyś się przeprowadzić. I myślę, że obecne miejsce jest sytuacją, w której najdłużej mieszkam, bo 6 lat w jednym miejscu, i jak mi teraz przyjdzie się przeprowadzać, to, to jak będę się śmiał z siebie, po co tyle rzeczy kupowałem, czy one były mi autentycznie potrzebne. Ale Myślę, że w tym kontekście warto się zastanowić, że jeżeli mówimy o życiu wiecznym i o tej relacji z Chrystusem, to czy nie kupiliśmy zbyt wiele na to życie tutaj, teraz, w tej przestrzeni? To, to drugi taki wymiar refleksji nad tą Ewangelią, nad dobrami materialnymi, nad tą przestrzenią cielesną, może też nad całą formą przyjemności, troski o ciało, o, o, o cielesność. O nie trzeba się troszczyć, ale czy to nie jest czasem e, zbyt przesadne, e, zbyt e, jakby dużo energii i siły na to poświęcamy. Jednym z elementów, który już był poruszany jest oczywiście szemranie. Ono się po raz kolejny tutaj pojawia i myślę, że to jest wezwanie i, i przestrzeń bardzo ważna, żebyśmy, no, jeżeli chodzi o to szemranie, e, byli uważni, ale myślę, że ta, ta Ewangelia jeszcze dotyka jednego bardzo ważnego elementu, bardzo trudnego też w teologii, e, który przez wieki e, był rozważany i do dzisiaj e, stanowi pewien problem do wytłumaczenia, do zrozumienia. E, problem e, predestynacji: e, Jezus wszystko wie przed. Ma świadomość tego, jak to wszystko funkcjonuje, i jest pytanie w tym kontekście o wolną wolę człowieka. O to, na ile on podejmuje dobrowolny wybór, a na ile to jest z perspektywy Boga. Ehm, I jesteśmy zdeterminowani, przymuszeni. Ehm, jakby to nie jest przestrzeń, żebym to wszystko tłumaczył. Sam gdzieś się uczę, jak o tym wszystkim opowiedzieć. Natomiast jednym z najbardziej fundamentalnych elementów chrześcijaństwa jest fakt, że człowiek ma wolną wolę i nie ma czegoś takiego jak predestynacja. Co to jest predestynacja? To, że już w momencie poczęcia, już w momencie kiedy człowiek jest stwarzany, jest przeznaczony albo do życia wiecznego, albo do potępienia wiecznego. A życie tutaj na Ziemi jest tylko potwierdzeniem tego Bożego wyboru. To byłoby jakby zanegowanie ludzkiej woli. To ten determinizm myślę, że bardzo dobrze się przenika nie tylko z teologią, ale też i z filozofią, ze współczesną fizyką, z, z tymi odkryciami, które są powiązane z teorią Einsteina ze Schrödingerem. Zachęcam do pomyślenia nad tym, do, do zastanowienia się. A ten tekst tutaj wydaje się, że jest stąd napisany, że Jan chce podkreślić, iż Jezus w jego opowiadaniu, w Ewangelii Jana jest tym, który rządzi całym, całą przestrzenią, panuje nad wszystkim. Kiedy dojdziemy do 18 rozdziału tej Ewangelii, to ludzie, którzy przychodzą pojmać Jezusa, padają przed Nim. To kiedy Jezus rozmawia z Piłatem, mówi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie była ci dana z góry. Pokazując, że Jezus jest Panem i władcą całej przestrzeni. Zachęcam do wielokrotnego czytania tego szóstego rozdziału, rozważania go i zastanawiania się nad tym, czym jest Eucharystia i jaka jest jej wartość. Na ile ja podążam za, za Jezusem, na ile jestem w stanie przyjąć orędzie Ewangelii i życie wieczne płynące z przyjmowania Eucharystii.